Marta Szymik, witajcie w kolejnym odcinku. Oto skrót wybranych wydarzeń, które będą miały miejsce w najbliższym czasie w naszym regionie. Rozpoczynamy od głównych obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości na Śląsku Cieszyńskim. W najbliższych dniach w związku z tym wydarzeniem sporo będzie się działo w Cieszynie. W piątek o godzinie 18 w Teatrze Adama Mickiewicza koncert galowy. Z kolei w sobotę m.in. wiec historyczny oraz pamiątkowe zdjęcie o godzinie 17. Po części oficjalne i multimedialne widowisko artystyczne Sztandary Niepodległości. Na tym nie koniec uroczystości. W niedzielę na Cieszyńskim Rynku w ramach tego wydarzenia piknik artystyczny. Start godzina 14. W imieniu burmistrza miasta Cieszyna zapraszamy Państwa na wyjątkowe wydarzenie, które odbędzie się na rynku w Cieszynie o godzinie 17 20 października, kiedy zrobimy pamiątkowe zdjęcie, które będzie nawiązywać do zdjęcia zrobionego 100 lat temu. Zapraszamy. A teraz przenosimy się do Skoczowa. Piątek i sobota upłynie tam pod znakiem fotografii analogowej. Gala otwarcia festiwalu Skofot o godzinie 18 w piątek. Główne prelekcje będą miały miejsce dzień później, start godzina 10.30. W piątek Dom Kultury Prażakówka w Ustroniu zaprasza na ustrońską jesień muzyczną. W ramach tego wydarzenia koncerty będą się odbywać raz w tygodniu do końca listopada. W najbliższy piątek o godzinie 18 wystąpi trzech tenorów, impreza jest biletowana. Na koniec Stare Dobre Małżeństwo to najbardziej rozpoznawalny zespół z kręgu piosenki poetyckiej i ballady folkowej w Polsce, prowadzony przez Krzysztofa Myszkowskiego, charyzmatycznego pieśniarza, kompozytora i autora tekstów. Stare Dobre Małżeństwo wystąpi na deskach Cieszyńskiego Teatru we wtorek 23 października o godzinie 19. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Więcej informacji znajdziecie w naszej zakładce imprez wkrótce w regionie. Do zobaczenia za tydzień.